Zawsze, gdy przejeżdżałem autostradą koło lotniska, jadąc gdzieś tam w swoim kierunku, zastanawiałem się, jak to jest jechać z towarem na lotnisko, bo na lotnisko nie tylko można jechać z blachami czy po blachy, o których mówiłem wcześniej, we wcześniejszych odcinkach poświęconych drogowemu transportowi przesyłek lotniczych, ale można również wieźć zwykłe palety, jakieś kartony czy jakieś beczki, które po prostu będą stanowić część składową takiej palety lotniczej. Pozbierają, nakładą na tą blachę, zarzucą siatką i powstanie taka przesyłka lotnicza. Dlatego zawsze się zastanawiałem, jak to jest jechać dużym składem, dużą ciężarówką, czy trzeba wiedzieć, gdzie tam jechać i dokładnie jakąś mapkę mieć, czy jakieś instrukcje. Zawsze się zastanawiałem nad tym. Sprawa jest dużo łatwiejsza, niż by się mogło wydawać. Bardzo łatwa. Każde lotnisko posiada swoją strefę pasażerską i przemysłową. Strefa przemysłowa to jest tak zwane cargo. Zona cargo, bądź tam air cargo, cargo w krajach takich jak Benelux, Holandia, Anglia spotkamy się właśnie z nazwą cargo. W krajach takich jak Niemcy, Austria spotkamy się z nazwami fracht. I w krajach południowych, francuskich będzie się nazywać taka dzielnica przemysłowa koło lotniska fret. I kierujemy się ze znakami na autostradzie. Po prostu przejeżdżając koło lotniska będziemy widzieć znaczki na znakach drogowych, na kierunkowskazach, nie kierunkowskazach, no znakach. Będziemy widzieć znaczki lotniska i będzie również znaczek z lotniskiem i z napisem cargo, fracht lub fret. I kierujemy się po prostu za strzałkami, tak jak nas znaki pokierują. Czyli na dobrą sprawę nie będzie problemu ze znalezieniem takiej właśnie dzielnicy przemysłowej w pobliżu lotniska, czyli tej zony cargo. Każda nawigacja oferuje tryb 2D, czyli można sobie przeglądnąć mapę, zaplanować trasę, jak w książce, właściwie jak w książce, jak w mapie książkowej. Możemy oglądać tylko tyle, że tu mamy takie możliwości, że można sobie zbliżyć, oddalić, dokładnie sobie wszystko przeanalizować. I przeglądając właśnie mapę w trybie 2D, będziemy widzieć miasto i dzielnice przemysłowe, bądź właśnie lotniska zaznaczone innym kolorem. Lotnisko jest zazwyczaj dużym dosyć punktem, ponieważ to jednak zajmuje sporo miejsca, te pasy startowe, więc jest to dosyć taki placek w innym kolorze. Jak się zbliża w nawigacji, zrobi się zbliżenie na 2D, w końcu go znajdziemy. Gdzieś w pobliżu dużego miasta zazwyczaj lotnisko jest. I tu mamy Londyn i mamy lotnisko, jak widać, szary punkt w innym kolorze. Jak zrobimy zbliżenie, mamy kreski podzielone kreskami. O, troszeczkę sobie za dużo dałem. O. To mamy lotnisko Heathrow w Londynie. Podobno jedno z największych, a właściwie podobno największe lotnisko w Europie. I nas interesuje oczywiście strefa przemysłowa, czyli cargo. I tutaj sobie klikniemy. Ja się tu już przygotowałem, także wiem, gdzie kliknąć. I sobie klikniemy na Motorway M25, czyli orbital Londynu. I wyobraźmy sobie, że jedziemy właśnie orbitalem Londynu i mamy dostarczyć przesyłkę lotniczą. Jakieś plamy na kamerze Google, tu są, to jest aplikacja Google, oczywiście Street View, jechał samochód, robił zdjęcia po kolei, może lał deszcz, w Anglii to jest bardzo prawdopodobne. O. Jedziemy sobie właśnie tą obwodnicą M25 orbitalem, mamy tu M25, trzy pasy, cztery, czyli raz, dwa, trzy, cztery idą prosto i tu mamy zjazd. Lewy pas i prawy pas.
Jak zjedziemy na zjazdem, tym zjazdem, to w prawym pasie ustawimy się na terminal 5, tylko terminal 5 i terminal 4 plus cargo. Czyli to, o czym mówiłem, to, co nas właśnie interesuje. Czyli dzielnica przemysłowa, czy zona cargo, lotniska. Tam, gdzie będziemy jechać z paletami i dostarczać towar. Czyli jak wspomniałem wcześniej, znaki mamy już na autostradzie i nie będzie problemu z dostarczeniem przesyłki. Jednakże niekoniecznie możemy dostarczać towar na akurat zonę cargo. Możemy dostarczać gdzieś do jakiegoś indywidualnego klienta w pobliżu. Może się tak zdarzyć. Dlatego trzeba oczywiście patrzeć na znaki i również zaczerpnąć wszelkiej wiedzy z listu przewozowego. Na liście przewozowym często mamy różne wskazówki, podpowiedzi, dodatkowe informacje, a w szczególności właśnie w takim transporcie jak transport przesyłek lotniczych jest sporo właśnie informacji na CMRC i możemy znaleźć właśnie taką informację jak terminal 5 bądź terminal 2 i jakieś dodatkowe, przykładowo standardowe dane, takie jak pojawiają się w zwykłym adresie, czyli ulica bądź kod pocztowy. I w Anglii właśnie kod pocztowy jest najważniejszy. W Anglii kod pocztowy oznacza konkretnie numer domu, nazwę ulicy, nazwę miasta, nazwę tego podziału administracyjnego obowiązującego w Anglii, czyli wklepując kod w nawigację prawidłowo powinniśmy dojechać do celu. Oczywiście nie można ufać nawigacji, zawsze trzeba patrzeć na znaki, ale powinniśmy dojechać do miejsca wpisując kod. I przykładowo, gdy wpiszemy kod jakiś tam YAS65 czy coś, bo takie mamy kody w Anglii, ten punkt, co nam wskaże tutaj przykładowo, że to jest tu, to przyjedziemy pod samym Gateville i powinniśmy wyjść i powinniśmy być na miejscu. To Anglia ma to do siebie, że jest tak dosyć to prosto, łatwo skonstruowane. Weźmy sobie teraz inne lotnisko. Mogłoby to troszeczkę co mi szybciej chodzić, no ale... A może Brukselę sobie weźmiemy. Zbliżenie robimy na 2D sobie w nawigacji. To sobie wszystko można przeglądnąć. A już stamtąd było widać, tutaj taki szary placek po tej stronie, czyli już go widać, że to jest lotnisko. O, jak robimy zbliżenie. O, mamy placek pocięty pasami startowymi. I tutaj jest właśnie dzielnica przemysłowa, cargo, lotniska w Brukseli. Dobra. I przykładowo jedziemy sobie od dołu z Luksemburga. Bierzemy towar na lotnisko do Brukseli. Może tak być. Jak najbardziej. I jedziemy z obwodnicą, ringiem zerowym Brukseli. I sobie jedziemy. Kliknę. Mogłoby to troszeczkę kurczę szybciej. No cóż. Pewnie na odwrót się obrócony jestem. I zbliżymy się. Jedziemy ringiem Brukseli. Znaki mamy. Ring Zero Brussel. Trzy pasy. Lewe. To jedziemy prosto. Dwa pasy w prawo. Jak zajmiemy prawy najbardziej wysunięty, to pojedziemy na Diegem. Zaventem Nord. O, tu pojedziemy na lotnisko, ale nie ma nic poza tym. Nic nie pisze. Jest znaczek i pisze Zaventem. A tu mamy jeszcze, o, znaczek samolociku i cargo. I właśnie kierujemy się na cargo, jadąc z towarem. A tam była strefa pasażerska. I zrobimy sobie oddalenie. To było tu, w tym punkcie. Tu pojedziemy. Znaki nas pokierują dalej. Tu nas prosto pokierują. Nie chcę przedłużać, bo tak troszeczkę mogłoby to szybciej chodzić. I tu nas znaki pokierują i pojedziemy tu, tu, tu. I wyjedziemy tu. Tak nas znaki pokierują cargo. I sobie klikniemy, co tu mamy. Oj, tu się zmieniło i to sporo już. Tutaj się pozmieniało. Obecnie jest troszeczkę tam inaczej.
Tu jest autostrada, czyli tu się zjeżdża z autostrady, a tu się dojeżdża do dzielnicy przemysłowej. Dobrze mówię? Nie, źle mówię. Tak, trzeba. Tą stronę. O. I jedziemy na strefę przemysłową cargo lotniska w Brukseli. Tu jak widać było, jest Shell, znaczek Shella. Na tym Shellu można zaczerpnąć wszelkich informacji, gdybyśmy jechali, ale chciałbym oglądać tu ten znak. Na tym Shellu dowiemy się wszystkiego, tam nam wszystkiego powiedzą. Wszystko powiedzą, gdybyśmy nie wiedzieli, gdzie jechać. O. I mamy cargo. Tu widać jakiś Nord. Tam nigdy nie byłem, ale tu mamy cargo. Jak pojedziemy na lądzie w prawo, to nas doprowadzi właśnie na zonę cargo lotniska w Brukseli. I tam będziemy potrzebować numeru, najlepiej numeru budynku. Na przykład 714 czy 715, bądź tam 490. Będziemy potrzebowali numer budynku i najłatwiej będzie nam znaleźć po numerze budynku. Ale gdy już będziemy na odpowiedniej strefie, w odpowiednim miejscu zjedziemy z odpowiednim zjazdem z autostrady, to już jest połowa sukcesu, a potem już można sobie dać radę. Dobra, zejdziemy z Brukseli, polecimy sobie może do Amsterdamu. Może do Amsterdamu. Robimy zbliżenie sobie w 2D. Już widać taki placek tutaj, w tym miejscu, szary. O. I tu mamy lotnisko Schiphol w Amsterdamie. Dobra, i zrobimy sobie teraz przykładowo. Jedziemy A4 z Den Haag. Den Haag. No, tam samolot jest nawet. Stoi. I lecimy sobie z Den Haag na lotnisko w Amsterdamie. Nie wiem czy nie, nie dałem za daleko przypadkiem sobie, bo powinniśmy chyba być na tej drodze. Ja tu się przygotowywałem do tego materiału, także jestem, że tak powiem, wiem gdzie jestem od razu. Na tym znaku chciałbym pokazać ten znak, o, co tu był. O. I go pokażę. Jedziemy sobie przykładowo autostradą. Tu już zjechaliśmy. Jak widać, barierka nas oddziela od autostrady. Tam jest A4, leci sobie do Amsterdamu. A co, już zjechaliśmy, bo nas oczywiście znaki kierowały już. I tu pokażę znak. Proszę. I mamy lewy pas. Trzeba zająć, żeby pojechać sobie na Schiphol, strefę pasażerską. A tu mamy fracht. Cargo. To, o czym wspomniałem wcześniej, fracht w krajach niemieckich, angielskich, a cargo to w krajach niemieckich, a cargo to w krajach angielskich. Chociaż bardzo często pojawia się w Niemczech również też cargo, pomimo że jesteśmy w Niemczech. Pojawiają się różne nazwy. Fracht, cargo bądź freight. I tam się kierujemy. I tu mamy właśnie prawy pas, trzeba zająć. I pojedziemy tędy. Tu. I może kliknę sobie tutaj. O. Proszę. Damy sobie na górę. No akurat powinienem wylądować pod tym wiaduktem i tam pojechać, bo jestem teraz w tej chwili na górze. Ale też pokażę, to jest od drugiej strony, jakbyśmy wjeżdżali, jakbyśmy jechali od Amsterdamu. Tu też mamy wszystko zaznaczone, proszę. Troszeczkę trzeba zwolnić, bo widać, że tych znaków jest troszeczkę dużo. Trzeba zwolnić sobie i przeczytać wszystkie te napisy. I piszę tutaj fracht, cargo. I tym znakiem pojedziemy na swoją strefę przemysłową. Na stołarę. W Amsterdamie mamy, nie tylko w Amsterdamie, bardzo często na strefach przemysłowych, czyli w zonie cargo koło lotniska mamy punkt informacyjny, czyli zatoczkę, gdzie możemy się zatrzymać ciężarówką i jest znak, gdzie można sobie odczytać, gdzie konkretna firma się znajduje i jak do niej trafić. Także bardzo często właśnie
Coś takiego możemy spotkać. Teraz się przerzucę szybciutko na Frankfurt. Jedno też z większych lotnisk. Tak widać, tam było to lotnisko. Dortmund, gdzie ja szukam? Na dole. Tam pierwsze lotnisko, jak pokazywałem Heathrow, mówiłem, że jest największe, ale tu na przykład z daleka widać, Frankfurt mamy i tu szary placek, że to lotnisko tak w porównaniu do tego Heathrow jest troszeczkę większe. No, nie wiadomo. Jest bardziej pocięte i ten placek jest trochę większy. I jesteśmy na lotnisku Frankfurt, jedziemy z towarem na lotnisko. Niestety aplikacja Google Street View w Niemczech jest dosyć ograniczona, więc za dużo nie możemy tutaj nadziałać, ale co się uda, to się uda. To też rozkopane. No, powrócę. Może dam tutaj, o. O. Obrócimy się. Tą stronę. Nie ma znaku. Tą stronę. No to przejdę na tą stronę ulicy. Zobaczymy, co tu pisze. A, za blisko. Mercedes jedzie. I mamy, tu już jesteśmy na, że zjechaliśmy z trójki, już jesteśmy na tej jakby bocznej drodze, która leci wzdłuż lotniska, tu widać, o, tutaj, to jest trójka, a tutaj mamy, jesteśmy już na tej bocznej drodze, ponieważ na autobanie niestety nie mamy street view, podglądu. I mamy Cargo Center 1, Cargo Center 2, tor 26, tor 27 do 31. I tu właśnie, jadąc na lotnisko we Frankfurcie, dobrze jest mieć numer toru. Numer toru plus building number, czyli numer budynku. Jest ich tam wysoko, wychod wysoko, tam do 700, 500, takie numery budynków są. 100, 150. Jedziemy na tor. Najlepiej dostać się na odpowiedni tor. Co prawda jakoś tam trafimy, pokierują nas w odpowiednim miejscu. Odpowiednie miejsce, ale najlepiej mieć numer toru i trafić od razu bezbłędnie. Jak dojedziemy na miejsce do odpowiedniego toru, czyli odpowiedniej bramy, na którą wjedziemy na lotnisko, zatrzymujemy się w dyżurce i dostaniemy przepustkę. Trzeba wypełnić taki krótki formularz i dostaniemy przepustkę jednorazową. Tam można sobie również zobaczyć mapkę z rozkładem budynków, numerów i wszystkich firm, nazw firm. Jak ochroniarz widzi, że oglądamy mapkę, to on nam od razu da taką kartkę wydrukowaną A4, będziemy mieli już ją na stałe, można sobie już ją potem zachować.